O tajnej rozmowie papieża z przestępcą o Disneylandzie w środku Notre Dame. O Trzeciej wojnie światowej, która już się zaczęła, o rekordach popularności TikTokowego księdza. Dzisiejszy program rozpoczynam podziękowaniem bardzo gorącym wszystkim patronom i wszystkim wspierającym nas na YouTube, z tego tytułu, że różne odcinki w sposób niespodziewany dla nas z racji, oczywiście treści są demonetyzowane, więc nie zarabiamy. Yy, głównie na YouTubie, praktycznie utrzymanie na YouTube jest nierealne kanału. Yy, gdyby nie wasza pomoc w mojej pracy, typowo stricte dziennikarsko-publicystycznej, gdzie przekazuję wam wiedzę, a maćka filmowej, nie moglibyśmy po prostu prowadzić kanału. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, będziemy zamawiać muszę za Was, kochani, za wszystkich darczyńców i pamiętamy o Was w modlitwie. Prosimy Was bardzo serdecznie o modlitwę. Portugalski ksiądz Guillerme Peixoto. Bije rekordy popularności na TikToku. Ma 3 miliony followersów na swoim profilu. Ten ksiądz pracuje w decyzji Viana de Castello. Na TikToku dosłownie uprawia rozrywkę, wygłupia się, dobrze się bawi. Ma swoich fanów, tworzy różnego rodzaju zabawy muzyczne, podczas których jest DJ-em. żeby nie wyjść na totalnego bawidamka, wplata w swoje teksty pewne przesłanie katolickie, teksty i słowa świętych, błogosławionych, więc taką miłą mieszaneczkę dla ludzi do zabawy. Był też współorganizatorem koncertu muzyki elektronicznej zorganizowanego w ramach pielgrzymki w jego diecezji. Chodziło o symbole SDM, czyli Światowych Dni Młodzieży, Krzyża Roku Świętego oraz ikonę Matki Bożej, Wybawicielki Ludu Rzymskiego. I powiedział, że muzyka elektroniczna, którą tworzył do tegoż wydarzenia, stanowiła nie tylko element zabawy, jakoś musiał się wytłumaczyć, ale też podkład do fragmentów przemówienia na Pawła II z 78 roku, a także słów matki Teresy z Kalkuty na temat aborcji. Czyli myślę, że dopóki taki ksiądz zachowywać się będzie światowo, będzie światowy, a nie duchowy i, i nie będzie zjednoczony duchowo z Chrystusem, to nie będzie też Promieniował tym Chrystusem, tym czułością, łagodnością, słodyczą Chrystusa, nie będzie mógł nawrócić, bo jako ksiądz może liczyć na uwagę swoich followersów, tak zwanych, ale kiedy, zacznie, kiedy zaczyna się ksiądz zachowywać jak ksiądz i ma świadomość, że jest księdzem, ma tożsamość swoją, zespoloną ze swoją osobowością, Brakuje wielu mm, księżom y, poczucia świadomości, która się objawia na zewnątrz, choćby noszeniem sutanny, że jestem kapłanem, że mam tę powagę w sobie, mam ten ogromny szacunek, że codziennie Chrystusa trzymam w rękach. I w momencie, kiedy taki ksiądz zaczyna poważnie, godnie, z majestatem, godnym właśnie swojego wielkiego powołania, bo nie ma większego powołania, dlatego że. Taką władzę, jaką ma kapłan, nie ma ani Najświętsza Panna w niebie, ani aniołowie. On sprowadza słowami samego Boga na ziemię. To jest po prostu niewyobrażalne. Niewyobrażalna władza sprowadzać samego Boga, w jakiś sposób nakazywać, żeby podczas, ołtarz, podczas mszy świętej na ołtarz schodził z niebios sam Chrystus. Jeżeli kapłan w to wierzy, to będzie zaczynał się zachowywać godnie, to będzie się zachowywał godnie, nieświatowo, nie będzie światowy. Nie będzie musiał się wygłupiać, uprawiać głupizny dosłownie na TikTokach i w życiu prywatnym, bo będzie po prostu dawał świadectwo już samym sobą, taki jak ksiądz Kolbe. On wystarczy, że przeszedł, spojrzał, wystarczyło, że ta jego sutanna powiewała na wietrze, wystarczyło jego spojrzenie, dwa słowa. I wszyscy wiedzieli o co chodzi, i on po prostu uświęcał ludzi, bo przez niego przemawiał Chrystus. On był Chrystusem, on się stawał Chrystusem, więc on nauczał już samym sobą, noszeniem sutanny, zachowaniem godnym, poważnym. W wywiadzie dla Associated Press Franciszek mówi, że katoliccy biskupi w niektórych częściach świata popierają prawa, które kryminalizują stosunki homoseksualne lub dyskryminują osoby LGBT, i jego zdaniem tacy biskupi muszą się nawrócić. Im papież tutaj mówi tak: Ci biskupi muszą przejść proces nawrócenia. Powinni stosować czułość taką, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, a Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Zgodnie z nauką Kościoła, akty homoseksualne są grzeszne, mówi papież. No, oczywiście, że tak. Ale osoby homoseksualne muszą być traktowane z godnością. Kościół powinien działać na rzecz uchylenia praw zakazujących. Homoseksualności. To powiedział papież. To jest aż po prostu niewiarygodne. Papież powiedział na sam koniec tej wypowiedzi, że homoseksualizm to grzech, ale nie przestępstwo. Musi istnieć jego zdaniem rozróżnienie między grzechem a przestępstwem. Grzechem jest też niemiłowanie bliźniego. Teraz pytanie, czy kiedy widzisz człowieka, który stoi nad przepaścią, i to dosłownie już jedną nogą nad przepaścią stoi. A ty go jeszcze popychasz w tą przepaść, jak to można nazwać miłością? A w przepaści znajduje się ogień piekielny, wieczny, wieczny ogień piekielny, tak? Bo tak naucza Kościół Katolicki, że jeszcze nauka o piekle nie została zanegowana, dogmat o czyśćcu, o niebie, o piekle nie został jeszcze zanegowany w Kościele Modernistycznym, więc jeszcze mnie nikt nie wyśmieje, że mówię o ogni ogniu wiecznym. Natomiast prawdopodobnie już za 50 lat tak będzie, że nie będzie można powiedzieć nic na temat ideologii i tych ludzi biednych, która, których ideologia wykorzystuje, ani nie będzie można nic powiedzieć na temat piekła. Po prostu będziemy uznani za szurów schizmatyków, że wierzymy w ogóle w takie bajeczki, jak szatan czy, czy ogień wieczny. Więc jeżeli nie udzielamy pomocy grzesznikowi, nie napominamy go, nie pouczamy, że Jesteś, słuchaj, bracie, w grzechu. Ja Ciebie nie potępiam, ale potępiam Twój akt, Twój czyn zły, który jest grzeczny, który jest grzechem śmiertelnym, który cię wpycha w ogień wieczny. I to jest uczenie miłosierdzia co do duszy. To już o tym papież zapomina? O pouczeniu, że Chrystus, wchodząc do jakiegokolwiek domu, jakiegokolwiek grzesznika, celnika, faryzeusza, zawsze wykorzystywał okazję do tego, żeby go nawrócić. Wystarczy otworzyć Pismo Święte. I przeczytać sobie wszystkie słowa wypowiedziane do tych grzeszników podczas wizyt, właśnie tak zwanych imprez u tych właśnie grzeszników, u których gościł Chrystus. Zawsze była okazja, którą wykorzystywał Chrystus w sposób doskonały, żeby takiego człowieka pouczyć, nawrócić, powiedzieć mu parę słów, po to, żeby się nawrócił. I, i tak powinniśmy my robić z miłością, z godnością tych ludzi traktować, ale mamy obowiązek jest to miłosierdzie, co do duszy, uczynek, akt miłosierdzia co do duszy, pouczyć, powiedzieć, nie utwierdzać w grzechu brata, widząc, że czeka go właśnie wieczna męka w piekle, bo, bo trwa on w grzechu śmiertelnym, którego Bóg nienawidzi. Grzechu Bóg nienawidzi. Bo jest święty, bo głównym atrybutem właśnie Boga jest świętość. Homoseksualny szef Apple pojawił się na prywatnej audiencji u papieża Franciszka. W 2022 roku papież rozmawiał z szefem Apple. Timem Cookiem, o nowych technologiach i oczywiście sztucznej inteligencji. Ten pan, Tim Cook, w 2014 roku uczestniczył w paradzie środowisk homoseksualnych w San Francisco. Papież akurat nie ma problemu z przyjmowaniem tego typu ludzi na audiencji, natomiast y, samą mszę łacińską, odprawianą przez y, 1500 lat minimum w kościele katolickim, usunął. Z Bazyliki Świętego Piotra, z miejsca, w, której, w którym była odprawiana, w najgodniejszym w środku wewnątrz świątyni, do piwnic. Natomiast na audiencję przyjmuje dysydentów, demoralizatorów Kościoła, ideologów, którzy ideolo ideologizują Kościół, na przykład jak ksiądz James Martin, który jest awansowany przez Franciszka, który mówi, że Kościół musi popierać tę ideologię. Myślę, że lokalni biskupi diecezjalni są bardziej zorientowani na to, co dzieje się w ich diecezji, niż sam Urząd w Rzymie, tak powiedział biskup Tomasz Jan Paprocki. Ym, pracujący posługujący na co dzień w stanie Illinois w USA, opowiedział się on za katolikami, którzy kochają się świętą łacińską, piękno starożytnej oryginalnej liturgii. Powiedział też, że Ludzie są tam bardzo posłuszni nauczaniu Kościoła, bardzo chętni do przestrzegania nauk Kościoła i są bardzo wiernymi katolikami. Tak stwierdził z naciskiem ten właśnie biskup paprocki. Biskup Thomas Tobin z Providence Rhode Island powiedział tak sposób w jaki Watykan traktuje tradycyjną mszę łacińską nie wydaje mi się być stylem bożym. Jest to cytat. Sam papież Franciszek podkreślił, że ci, którzy są przywiązani do tradycyjnej mszy Łacińskiej, powinno się towarzyszyć, słuchać i mieć czas, tak jak dla całej reszty na marginesie kościoła, dla której powstał w ogóle synod. Dla nas powinno się także mieć czas i powinno się nas także słuchać i towarzyszyć, a nie wyrzucać poza obręb w parafii, co jest w ogóle skandaliczne. Biskup Tour we Francji, Vincent Jordi, oraz biskup Rouen, także we Francji, Dominique Lebrun, Przyjęli dwoje katolików orędujących za mszą, Filipa d'Arantiera i panią Marię amelie Brocard. I tutaj się dowiaduję na ten temat z renesanskatolik.fr. Katolicy ci poprosili o dostęp do wszystkich sakramentów i ceremonii pogrzebowych oraz prawo do odprawiania mszy dla księży. Spotkanie zaowocowało jakimś memorandum do biskupa Rem. Przewodniczącego Episkopatu Francji. Pamiętajmy, że we Francji mniej niż 2% ochrzczonych katolików praktykuje w ogóle wiarę katolicką. W tej grupie katolików osoby poniżej 40 roku życia stanowią 25% osób uczęszczających na msze i charakteryzujących się wyjątkową gorliwością. Czyli mamy zatoczenie koła, wracamy do początków chrześcijaństwa to, co powiedział Ratzinger. W latach 60. słynne proroctwo właśnie Ratzingera na temat tego, że kościół po prostu zejdzie do katakumb, jego ilość się bardzo skurczy, natomiast jakość wzmocni się, będzie wzmożona, i będzie się intensyfikowała jakość tej wiary i będzie się charakteryzowała szczególną, wyjątkową gorliwością. I dalej posłuchajmy. Biskup Atanasius Schneider ostrzegł nurty promujące ekumenizm i nawrócenie ekologiczne. Eee, powiedział, że podważają one prawdę, że istnieje tylko jeden Kościół Boże, a jest nim Kościół katolicki. Jest to cytat. Zagrożeniem dla wiary są wydarzenia międzyreligijne propagujące indyferentyzm, czyli takie zobojętnienie na wiarę. Jego szczytową wręcz formą było spotkanie w Asyżu w 1986 roku, które zorganizował Jan Paweł II. Tam się y, pomodlił, zrównał tym samym wiarę katolicką z innymi religiami, stając na równi z przywódcami innych fałszywych kultów, y, nawet jakichś animistów, y, jakichś z nachorów, szarlatanów, szamanistów, z y, dziczy, z dzikich lasów amazońskich, tak itd, i tak dalej. I papież tym samym pokazał, że kościół katolicki stoi obok tych wiar. Majestat, godność, świętość i jedyno zbawczość Kościoła Katolickiego została tutaj bardzo mocno podważona, nadszarpnięta, i był to taki jasny przekaz dla widzów, dla odbiorców, że w sumie wszystkie religie są dobre, są wspaniałe, w każdej jest jakieś ziarno prawdy, tak jak właśnie Sobór Nauczowy Tykański, zresztą w każdej dojdziemy do prawda, zbawienia, do Chrystusa, każda jest dobra. Natomiast jest to ogromny policzek dla Chrystusa, dla jego dzieła zbawczego, dla całej męki ukrzyżowania, dlatego że to podważa sens w ogóle przychodzenia Chrystusa i wcielenia, i przychodzenia na świat, wcielenia się oraz tajemnicy odkupienia. Całkowicie, jeżeli wszystkie religie są prawdziwe, w każdej, albo w każdej, każde, wszystkie religie są ok, są na równi, w każdej można się zbawić, to w tym momencie, po co Chrystus w ogóle dokonywał dzieła odkupienia. Tutaj biskup Schneider też mówi o nawróceniu ekologicznym, o lawinie wydarzeń i międzyreligijnych, które się dokonują po soborze, o dokumencie z Abu Zabi z 2019 roku, który był podpisany przez Franciszka, a który jest czysto heretycki, dlatego że wskazuje nam międzyreligijną przyszłość Kościoła na taki właśnie globalistyczny Kościół jednej religii, której Franciszek pragnie dla Kościoła. Tak mówi biskup Schneider. Jest to globalistyczny, jeden wielki rząd z jedną wielką globalną religią, która dławi prześladowaniami garstkę katolików, bo tak dzisiaj to wygląda. My jesteśmy prześladowani, wyrzucani poza obręb parafii i kościołów. No i ma powstać taki jeden amalgamat wszystkich religii jako nowa, upgradeowa, można powiedzieć, wersja New Age. Do tego potrzebny był papież modernistyczny, który promuje implicitę komunizm ekologizm, różnego rodzaju ideologie, który głosi niemal herezję, albo wprost błędne zdania, jak czyni to właśnie Franciszek w Deklaracji Abu Zabi, czy w Amoris Laetitia, gdzie dopuszcza rozwodników, cudzołożników do Komunii Świętej. I papież jest taką, pełni taką rolę służalczą, zredukowaną. I w ogóle Kościół jest dzisiaj zredukowany do roli narzędzia, w budowaniu ekumenii, tej religii pokoju, religii wszystkich możliwych, religii, która będzie łączyła wszystkie fałszywe kulty w jedną chimerę, by zaprowadzić ład światowy, polityczny. Tak? Wystarczy wysłuchać wypowiedzi papieża, na przykład ze szczytu NATO. Ze spotkania z proaborcjonistą, panem Jeffrey'em Zaksem, z Clintonową, z panem Burlą propagującym swój koncern, który o dziwo tutaj muszę taką zrobić dygresję krótszą, podczas rozdania nagród Grammy, Sam Smith, który się określa jako niebinarny, wystąpił w sposób porażający, można powiedzieć, obnażający wręcz kult satanistyczny. Właśnie w swojej, w swojej piosence zaprezentował swoją piosenkę na scenie. Jest to typowe zdemaskowanie yy, satanizmu, który po prostu święci triumfy w tej chwili w Hollywood i w tym showbiznesie i w tym świadku. Nikt tam nie zaprotestował. Okropny, naprawdę obrzydliwy, obsceniczny, obskurny yy, rodzaj yy, zachowania i na końcu tegoż okropnego, satanistycznego, demonicznego, Demaskującego kult i cześć dla szatana, występu, pojawia się reklama Pfizera. I teraz pytanie, czy takiej firmie, która reklamuje satanizm i to w taki sposób niewybredny, chamski, wręcz zuchwały, dlatego że dzisiaj zło się panoszy po świecie w sposób zuchwały i zupełnie, słuchajcie, ma się z tym dobrze, nie wstydzi się już zło, być złem. Masoni już wprost reklamują się na Man Manhattanie. Na Manhattanie, na billboardach zachęcają do tego, żeby przystąpić do ich szeregów i być członkiem tejże sekty masońskiej. Nikt już nie kryje się ze złem, nie wstydzi się, dlatego że zło wzmaga, zło coraz bardziej nabiera siły, potęgi. Ciemność rzeczywiście zasnuwa ten świat i coraz więcej tej ciemności jest. I coraz więcej potrzeba świętości, coraz więcej potrzeba gorliwości, coraz więcej potrzeba maryjności, oddania i niewolnictwa Najświętszej Marii Pannie Różańca. My musimy tym dobrem zwyciężyć to zło. To czym możemy swoje życie, swoje zdrowie i swoje dzieci oddać w ręce takiej firmy? Do tego słuchajcie, tajny pakt Rzym i Chiny, który dosłownie wpycha w szponę totalitaryzmu komunistycznego Kościół Podziemny Katolicki, czyli około 100 tysięcy ludzi, katolików, żyjących w Chinach, w zagrożeniu dosłownie życia. Dzięki współpracy Franciszka z Chinami. Do tego jeszcze współpraca Franciszka z panią Rothschild um, i wysyłanie co chwilę, co róż. Um, pięknych, pięknie brzmiących, piękno duchowych słów, okrągłych słówek w listach, które wysyła Franciszek do nikogo niek innego jak Klausa Schwaba podczas spotkań corocznych w Davos na temat jego utopijnych, dystopijnych, niewyobrażalnie porażających pomysłów na czwartą rewolucję przemysłową, której ofiarą zostanie po prostu człowiek nikt więcej tylko zwyczajny człowiek posłuchajcie jak brzmiał yy, heretycki tekst yy, właśnie tego już dokumentu Zabuzabi z 2019 roku cytuję pluralizm oraz różnorodność religii koloru skóry płci rasy i języka są chciane przez Boga różnorodność religii są chciane przez Boga w jego mądrości przez którą stworzył istoty ludzkie to jest fałszywa, re relatywistyczna koncepcja, zgodnie z którą katolicyzm jest tylko jednym spośród różnych i równych sobie wyznań. Wniosek jest taki, że każdy może iść swoją drogą, nie ma stabilnej, niezmiennej prawdy. Tak? I to się dzieje też od Asyżu 86, to widzimy. To jest właśnie ten obrzydliwy obrzydliwe oblicze współczesnego komunizmu. Podważa się prawdę, że jest tylko jeden kościół Boży a jest w tym kościół tak katolicki, zmienia się definicja na soborze z kościół jest kościołem, ciałem mistycznym, na trwawy kościele i mamy ekumenizm, który niesie wiadomość do świata, że wielość religii to jest bardzo dobra sprawa, a to nie jest dobra sprawa, słuchajcie, bo nie jest to wolą bożą. Pan Bóg założył jeden święty kościół, który jest jeden Pan, jeden chrzest, jeden kościół, jedna wiara. Ponieważ te niekatolickie wspólnoty zawierają obiektywne błędy, mówi Biskup Schneider, które Bóg potępia, których Bóg nie akceptuje, to co jest sprzeczne z wolą Bożą, nie może przynieść błogosławieństwa. Takie gesty lub spotkania międzyreligijne podważają te prawdy. I dlatego te działania muszą się zmienić. Miłosierdzie i miłość, i dobroć dla człowieka tkwiącego w błędzie, to właśnie informowanie, że trwają. Oni w obiektywnym błędzie i złu, że są powołani przez Boga do przyłączenia się do kościoła, tak mówi biskup Schneider. Laudato Si, nawet spójrzmy, encyklika Franciszkowa to jest czysty manifest komunistyczny. On nawołuje do pokracznej ideologii, do dziwactwa posoborowego, jakim jest nawrócenie ekologiczne. I papież nadaje, zdaniem biskupa Schneidera, status wyższy nawróceniu ekologicznemu niż nawróceniu moralnemu. Przeczytajcie tą nieszczęsną encyklikę. Zobaczycie, jak tam się publicznie wychwala właśnie wszelkie takie odkomunistyczne pseudo czy quasi okołokomunistyczne idee, koncepty. Ta encyklika w ogóle, w ogóle ta była wychwalana publicznie przez masonerię, między innymi z Hiszpanii. Zobaczycie, ile pojawia się właśnie tam razy Chrystus. Tutaj biskup Schneider mówi, że to jest czysta herezja naturalizmu. Nie niesie za sobą żadnej. Nadprzyrodzonej wizji ta encyklika, bo jest przyrodzona w swoim znaczeniu i w celach doczesnych, i sprowadza całą wizję chrześcijańskiego życia, funkcjonowania do materializmu, do materii. A my nie jesteśmy stworzeni dla tej ziemi, Bóg stworzył nas dla nieba. Tutaj cytuję słowa biskupa: celem nadrzędnym, absolutnie nadrzędnym Kościoła i naszego życia jest zbawienie duszy, nic więcej. Dzisiaj po prostu się zapomina o, o podstawach, o terminach, o celach, o zupełnych fundamentach naszego nauczania. To jest, zdaniem biskupa, nadużycie koncepcji nawrócenia, bo nawrócenie jest wykorzystywane przez Boga w objawieniu, abyśmy się nawrócili z grzechu. W orzeczeniu Sądu Najwyższego pojawia się twierdzenie, że zmiana płci miałaby negatywny wpływ na współmałżonka i, współmałżonka i dzieci, co byłoby sprzeczne z bułgarską konstytucją. I słuchajcie w go. W Bułgarii mamy istną, istny wybuch prawdy. Tak, orzeczenie interpretacyjne Sądu Najwyższego w Bułgarii orzeka, że pojęcie płci zgodne z konstytucją powinno być rozumiane wyłącznie w sensie biologicznym, co jest przejawem powrotu do fundamentalnych zasad prawa. Cytuję: Konstytucja i całe ustawodawstwo bułgarskie opierają się na zrozumieniu binarnej natury gatunku ludzkiego. Płeć jest rozpoznawana przy urodzeniu i determinuje człowieka do chwili śmierci. Ma istotny wpływ na wiele aspektów życia. Określa konstytucyjny status osób w stosunkach społecznych. Wreszcie, możemy od strony moralnej, od strony typowo doktrynalnej i prawnej pokazać, że oderwanie od rzeczywistości ten idealizm filozoficzny, który przeniknął dzisiaj do umysłów ludzi i prawda jest sprowadzona właśnie do takiej subiektywnej, czysto subiektywistycznej właśnie teorii, do opinii, do racji, do uczucia, czyli takie kantowskie czysto podejście, tak? Zniszczenie całopełnie arystotelskiego ujęcia prawdy, czyli prawdość to jest zgodność, Rozumu z rzeczywistością. Nasz rozum zgadza się z rzeczywistością. I stół jest stołem i zawsze będzie stołem, nie będzie nigdy łyżką. Dla e, dzisiejszych idealistów, twórców ideologii, łyżka nigdy nie jest łyżką, ona się ciągle staje łyżką, e, szklanka nigdy nie będzie mm, szklanką, a stół nie jest stołem, mimo że obiektywnie stół jest stołem i nim pozostaje, on się nawet nie staje stołem, on po prostu jest stołem. Więc to są czysto takie, właśnie heglistowskie, heideggerowskie, kantowskie yy, koncepty, teorie i filozofie, które niestety dzisiaj dominują, które dzisiaj triumfują w umysłach. Ideologia ta op opiera się na nich, a Arystoteles, święty Tomasz, opierają się na bycie, na rozumie. Mój rozum zgadza się z rzeczywistością. Twierdzę coś, co rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o płeć, mamy tutaj także. Czyste oparcie się na realizmie, na bycie. Byt, kobieta, mężczyzna, rozróżnienie, binarność, biologia. Tak, tu można by było cały wykład na ten temat robić. Kardynał Angelo Becciu był jedną z najpotężniejszych osób w Watykanie. W 2020 roku został odsunięty przez Franciszka w związku z aferą, oczywiście finansową. Sprawą procesu yy, jest głównie zakup luksusowej kamienicy w Londynie za 275 milionów funtów, którą potem stolica Apostolska musiała sprzedać ze stratą 90 milionów funtów dla budżetu święto Pietrza. Beczu odwołał audyt zewnętrzny, bo się bał, i zmusił audytora do złożenia rezygnacji. Chciał zataić ogromne straty, jakie przyniosła ta inwestycja oraz inne wykroczenia i nadużycia finansowe, inne przestępstwa, np. Na jak nadmierne opłaty czy prowizje. Po rozprawach przed Trybunałem Watykańskim na jaw wyszły bulwersujące wątki w sprawie też kardynała, który zresztą prześladował w sposób skandaliczny, bezwzględny zmarłego już kardynała Pela w Australii, który przez defamacyjną, słuchajcie, politykę na gonkę, na którą łożył pieniądze kardynał Becciu, bo tam poszły potężne miliony euro na właśnie zniesławienie tegoż kardynała Pela. Kardynał Pel został oskarżony o jakieś seksualne przestępstwa niesłusznie. Trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze przez właśnie kardynała Becciu. I teraz wyszły jakieś potajemne nagrania. Rozmowa z dymisjonowanego z Franciszkiem. Włoska Gwardia Finansowa nagrała rozmowy Becciu z Franciszkiem. Tak myślę, że trzecia tajemnica fatimska, która była dalej omawiana, że tak powiem, przez naświęczoną Marię Pannę Wakita, dotyczy, i tak naprawdę jest już znana nam, odsłonięta, dotyczy olbrzymiego kryzysu, katastrofy, nieprawdopodobnej kataklizmu, największego w historii świata, jaki się dokonuje dzisiaj, czyli odejścia samego Kościoła, samego Rzymu, i świeckich oraz duchownych, typowych szeregowych księży od wiary. Po prostu ludzie poszli za bajkami, za baśniami, słuchają baśni, słuchają szarlatanów. Uzdrowicieli latają i gonią za aparycjonizmem, czyli przykładają nadmierną wagę do objawień fałszywych, nieuznanych przez Kościół. Traktują te objawienia i tych szarlatanów, uzdrowicieli i tych wszystkich głosicieli jako, można powiedzieć, dogmat. Jako magisterium Kościoła, zupełnie zapomniwszy o tym, że magisterium Kościoła jest dostępne pod ręką dosłownie w bibliotekach, w księgarniach. Wystarczy czytać, czytać, jeszcze raz czytać encykliki. Zacząć od Dominici Pascendi Gregis, encykliki Piusa X o modernizmie. Zacząć czytać katechizm katolicki, kupić Biblię katolicką wujka, księdza wujka. I zacząć zgłębiać wiedzę, dlatego że dzisiaj jesteśmy zobligowani do tego, żeby poznawać prawdę. My musimy czytać, dlatego że. Nikt nas tego nie nauczy i z tej katastrofy duchowej, która jest dużo większym, gorszym złem, mówiła podczas ostatniego wywiadu siostra Ucja w 57 roku do księdza Fuentesa, że z tej dopiero katastrofy mogą wyjść i wyjdą nieuniknione kary materialne. Ale powiedziała zdecydowanie siostra Łucja, że nie ma nic gorszego niż pójście człowieka, na skazanie człowieka na potępienie, na ogień wieczny, na karę piekła. Nie ma nic piękniejszego niż ofiara y, Krzyżowa Chrystusa na mszy łacińskiej. Jest to kawałek nieba na ziemi, jest to cisza, chora gregojańskiej jest to uświęcenie. Jeżeli człowiek współpracuje z łaską, to idzie do przodu, rozwija się, uświęca, zmienia się jego życie w stosunki z małżonkiem, z dziećmi, w pracy. Zmienia się ten człowiek. Jeżeli nie rozumie tej mszy, no to będzie gnił, to będzie stał w miejscu, to będzie po prostu się cofał, bo stanie w miejscu to jest cofanie. My jesteśmy wierni po prostu. Pojmowanemu holistycznie kościołowi. Bardzo pięknie to powiedział święty Wincenty z Lerynu, jeżeli nie wiesz, co w okresie, co w czasie kryzysu robić, co czynić, musisz się trzymać tego, w co wierzono zawsze, wszędzie i przez wszystkich, czyli co wszyscy wszędzie i zawsze wyznawali. I to jest święta tradycja, to jest Kościół katolicki. Mamy się trzymać tego, co we wszystkich wiekach wszyscy wszędzie, czyli powszechność świętość, tak? Co było niezmienne, co było absolutnie niepodważalne, bo nieomylne jest magisterium kościoła. Daily Telegraph podał, że wnętrze katedry przekształcić ma, ma być przekształcone w rodzaj Disneylandu, ma być całkowicie zniesiony charakter sakralny tegoż budynku, mają być usunięte znaki religijne, jak krzyże i konfesjonały, bo to może oczywiście naruszać uczucia innych. Wnętrze ma stać się takim nowoczesnym muzeum, w którym mają być puszczane projekcje różnego rodzaju filmów o dzisiejszych modnych ideologiach globalistycznych, ekologicznych, o, o globalnym ociepleniu itd. The Telegraph w 2021 roku ocenił, że powstaje taki właśnie w cudzysłowie i to jest cytat politycznie poprawny Disneyland, że projekt paryskiej decyzji e, był skrytykowany nawet przez architekta pana Maurice Coulot który powiedział, że odbudowujemy katedrę i iglicę z elementów prawdziwych, oryginalnych, używanych 700 lat temu, takich samych jak 700 lat temu, czyli kamień, drewno, ołów, a teraz będziemy w środku tworzyli park rozrywki dla zagranicznych turystów. I tutaj nawet sama minister kultury, pani Roslyn Bejkelot, jeżeli dobrze czytam, twierdzi, że odrestaurowane wnętrze powinno wyglądać zdecydowanie identycznie jak dotychczas. Natomiast słuchajcie, Kościół Archidecezja, która popadła w totalny kryzys wizerunkowy, uzbierała 850 milionów euro i uznała, że całą tą sumę, tę kwotę wykorzysta na to, by stworzyć we wnętrzu rodzaj jakiejś wystawy interaktywnej, ekspozycji ścieżki odkrywczej, która nie będzie naruszała wrażliwości niechrześcijan, niekatolików. Na przykład dziennik Le Figaro, czy właśnie Daily Telegraph powiedział, przekazał informację, że szczegóły projektu nadal nie są znane. Le Figaro pisze tak, to co oszczędził ogień, decyzja chce zniszczyć. Cały czas opinii publicznej nie ujawniono wizualizacji projektu odbudowy właśnie wnętrza i to jest zdecydowanie niezrozumiałe. I tutaj mam bardzo fajny, ciekawy cytat mądrej osoby, Kolejnej, która nie jest duchownym. Posłuchajcie, czują potrzebę, czują potrzebę bycia nowoczesnymi, ale w rzeczywistości są przestarzali. Kościół ma 2000 lat historii. Możemy w końcu coś zmienić, ale nie wbrew temu, co było wcześniej. Dziedzictwo zostało utrwalone. Nie możemy chcieć wyrzucić go do kosza, bo chcemy to zrobić inaczej. To powiedział pan Didier Rikner, historyk i twórca pisma La Tribune de l'Art. Ci ludzie, którym zależało na spaleniu katedry. Będą chcieli zmienić jej wnętrze. Franciszek powiedział, że trwa właśnie Trzecia Wojna światowa, zglobalizowanego świata, gdzie konflikty dotyczą niby niektórych obszarów regionów świata, ale tak naprawdę wszystkich angażują i tutaj jest przykładem Ukraina, mówi też papież o przemocy pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami. Szkoda, że papież atakuje samo serce, bijące serce kościoła, czyli katolicką mszę. Osłabia ciało mistyczne, wiedząc, że tak naprawdę Kościół jest duszą świata. Jeżeli dusza świata umiera, to umiera też to ciało, czyli świat. Wszystko. I to wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowałam. Oczywiście film jest już w końcówce montażu. Kiedy będzie już gotowy, będziemy Was informować o premierze. Premiera na pewno odbędzie się niebawem. Jeżeli chcecie obejrzeć ten film przedpremierowo szybciej niż inni, to zachęcamy Was do aktywnej subskrypcji właśnie na Patronite lub na YouTube. Z Panem Bogiem, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzieje się!